Wino to przede wszystkim smak i aromat, ale nie oszukujmy się, czasem jesteśmy wzrokowcami i wybieramy butelkę, bo nam się podoba etykieta. Postanowiłam sprawdzić, co stoi za napisami, obrazkami czy innymi elementami na etykietach dolnośląskich winnic. Tą tajemnicę zdradzili mi sami autorzy tych win, czyli winiarze z Dolnośląskiego Szlaku Piwa i Wina. Zapraszam serdecznie, Patrycja z Wine Thinking. Na każdej etykiecie mamy inny budynek modernistyczny z Wrocławia. Modernizm przedwojenny, ale też i powojenny. Nie? To jest akurat, to jest Chardonnay, a na Chardonnay mamy terminal ze starego lotniska we Wrocławiu, z Gondowa. To jest Rondo, na Rondzie z kolei mamy tak zwany wrocławski Manhattan, co niektórzy mówią sedesowce. Bardzo fajny kompleks budynków mieszkalno-usługowych. Cabernet Cortis, czyli wieża, przepraszam, iglica przed halą stulecia, czyli wystawa ziem odzyskanych. Bardzo chcieliśmy podkreślić, no tak jak Marysia teraz wspomniała, naszą rodzinną tradycję. Nasza rodzina od 5 pokoleń zajmuje się pracą na ziemi, czyli rolnictwem, ale również hodowlą koni. Nasz prapradziadek hodował konie na Kresach Wschodnich. Dziadek, tato naszego taty, kiedy przyjechał na Dolny Śląsk, zakupił 6 klaczy rasy śląskiej, stąd nazwa winnica Silesian. I od tego, od tych 6 klaczy reaktywował hodowlę koni, która istnieje po dziś dzień. A na etykietach wykorzystaliśmy nasze rodzinne zdjęcia. Tutaj na naszym najnowszym winie, na Johanniterze, jest nasz wujek Paweł, najstarszy brat naszego taty, który zajmuje się, przejął hodowlę koni po naszym dziadku i zajmuje się do tej pory hodowaniem koni. Jest nawet prezesem Związku Hodowców Koni. Na etykiecie naszego Mrozę jest nasza mama Wiola. Mama Wiola, która kocha podróżować, najchętniej robiłaby to cały czas. Dla niej lato powinno trwać okrągły rok. I to wino, nasze Rosé, jest zdecydowanie latem i wakacjami w kieliszku. Założeniem było to, żeby otworzyć je, ja już się nie mogę doczekać, grudnia, kiedy otworzymy to wino, będziemy zmarznięte po jakichś pracach w zimnej winiarni, otworzymy to wino i zdecydowanie od razu przeniesiemy się gdzieś pod palmę. Przyjacielem, można powiedzieć, jest pan profesor Józefowski. Jego dzieła mi się bardzo podobają. Wyobrażenia pana profesora z różnych sytuacji. On niejednokrotnie na obrazach, nawet historyjkę, opisuje historyjkę, w jakim momencie to powstało, z jakiej przyczyny na przykład, tak? Albo komu dedykuje, albo z kim to jest, z czym to jest związane. To już takie szczegóły to należało pana profesora pytać. To jest na etykiecie. No jest właśnie sabat. Na większości win jest nazwa szczepu, z którego wyrabiamy wino. No i oczywiście miś ślężański to jest bardzo ważny element, czyli miś. Tak, to jest rzeźba, właśnie ta rzeźba, o której mówiłem. Granitowa rzeźba celtycka, którą znaleziono tutaj na Ślęży. No i ten niedźwiedź, na początku w ogóle naukowcy myśleli, że to jest dzik, ale potem ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, że to jest właśnie niedźwiadek. I bardzo podobne rzeźby znajdywano też na południu Europy, na zachodzie, na przykład w Hiszpanii. Stąd domysły, że są to właśnie rzeźby celtyckie. To jest wino wytrawne z kupaż odmian Solaris i Riesling, wyprodukowane w 2019 roku. Na etykiecie jest agat, bo wszystkie nasze etykiety wina w tej chwili mają różne kamienie na etykietach, żeby się wyróżniały, a z drugiej strony były identyfikacją jakby z naszym miejscem.